Moje sadło wystaje. Pa, pa, pa. Cześć, jak się macie, kochani? Nazywam się Łeza i zapraszam was do... Dokończ moje zdanie, ale mam innych kolegów. Czasy się zmieniają dokładnie. Czasy się... Nie nagrywam dzisiaj tego z Zeronem i Elkiem, tak jak robiliśmy to ostatnio. Dzisiaj mam po swojej prawej stronie... Znacie go. Miau. Cześć, jestem Bratek. Hello. Ten drugi mam... Nie widzicie mnie zazwyczaj. To jest mój pracownik. Cytując, I'm just a slave. Cytując innego youtubera, to jest mój pracownik. To jest Bratek, mój przyjaciel, tak samo jak to jest mój przyjaciel. Po prostu przyjechali do mnie i pomyśleliśmy sobie, a co by tu nagrać ciekawego. Więc będziemy dzisiaj robić, dokończ moje zdanie, challenge. To zadanie polega, ten challenge polega na tym, że jeden z nas zaczyna zdanie słowem, które wymyśli sobie z dupy i kolejna osoba będzie musiała kontynuować i będziemy tak ciągnąć, tworzyć zdanie do momentu, aż ktoś nie powie kropka w sensownym miejscu albo zdanie się nie spieprzy. Tak? Tak. Tak? A można? No dobra, no to zaczyna. Szauma? To? A kurwa. Wybieramy sobie karę. Karą jest standardowo... Zjedzenie cytryny. Lep na ryj. Jedzenie cytryny. Nie, wiesz o cytrynie. Ja mam lep na muchy. Przegrany liże lep na muchy. Tam. Tam jeszcze z wakacji. Nie. Czemu nie? Bo wiesz, że przegrasz? Tak. Dobrze, zaczynamy jeszcze raz. Moron zacznie. To może, o, tak będzie ładnie. Moron zacznij. Dzisiaj. Wczoraj. Ustalmy może w końcu karę, bo na pewno nie będziemy lizali lepo na muchy półletniego. Mam zgniłego pomidora. Dobrze, karą będzie, ale kto z nas pójdzie po cytrynę? Ty. Przegrany. Ty. Przegrany. Dawno. Dawno. Ty. W. Górze. W górze? Czy w górze? No w górze! W górze, możesz powiedzieć w górze. Żył sobie smok. O, w górze żył. Ale jak w górze, jak w jaskini może żyć smok? No kurczę, a w górze... W górze są jaskinie. No właśnie. Zjebałeś? Nie, nie zjebałem, nie mówisz w górze. Gramy do 3 punktów. Wkrótce. To są dwa słowa. To są dwa słowa. Wkrótce. Tak. No. Nie, to jest jedno słowo. No kurwa, ale my chyba jesteśmy debilami. Wkrótce. Nie, nie wierzę, że wy myśleliście naprawdę, że to są dwa słowa. Jest która godzina? Jest pierwsza dopiero. O każdej porze bym powiedział, że to są dwa słowa. Ja mam dysleksję. Nie masz! Mam, stary, ja pisałem już przez SZ. Jak byłem mały. Każdy z nas pisał już przez SZ. Ty też, prawda? Nie. Nikt nie zjebał w takim razie tego. Czyli od zera zaczynamy znowu? Od zera. Wkrótce. Tak, wiemy już. Ja znowu zaczynam? Tak. Niech zacznie. Od zera. Od zera. A od zera. Dobra. Kiedy? Jeszcze raz. Kiedy? Teraz? Tak. No co ty robisz? No zaczynaj. No zacząłem, już dwa słowa powiedziałem. Co powiedziałeś? Kiedy? No przed chwilą. Zjebałeś, masz dwa punkty. Dlaczego? No bo zacząłem, bo powiedziałem kiedy. Ale zadajesz głupie pytania. Na? Czekaj, bo fotel mi skrzypi. Ile ja mam słów wymyślać? Nie słyszałem tego słowa, więc jeszcze raz, no. Skórka. Pomarańczy. Leżąca. Na. Stole. Jest. Bardzo. Smaczna. Ponieważ. Gdy. Wczoraj. Ją zjadłem. Bardzo. Mi. Smakowała. Lecz. Tak. Sobie. Wyszła z dupy. Okej. Lecz tak sobie wyszła, gdy myślałem, że powiesz, gdy ją dodałem do ciasta albo coś takiego. Że skórka pomarańczy, to wtedy ciasto wyszło tak sobie, jak ją dodałem do... Poza tym to już sens straciło to zdanie, bo skórka, która leżała na stole, została zjedzona. No. Nie cała. Tak, masz na stole banana, który jest obgryziony. O, jadłeś tego banana? Tak, był bardzo Ale nie smaczny. Powiedzieliśmy tego. Co? Nie powiedzieliśmy tego. No to trzeba było dodać słowo. Miałeś czas i miejsce, żeby dodać miejsce. Gdy... Chodziłem do... lasu. Narobić... hałasu.
Zauważyłem... dziwną... studnię. A... Moron... wtedy... powiedział... O! Mój... telefon! Zaraz... spadnie! Co... ja... z... tym... zrobię! Kropka. Dalej! Dobrze. No teraz Bratek zaczyna. A, no tak, a ja już ciężko się przygotowywałem. Wkrótce spotkam... moją... żonę. Żeby... jej... zrobić. Dobrze. Okay. Jestem... zaszczycony. Że... sorry. Sorry. Łatwo. To co? Ty już masz dwa. Dwa, tak. Gramy do trzech. Jeden, dwa, jeden. Chwila, on nie zjebał raz? No powiedziałem, jeden, dwa, jeden. A on nie zjebał raz? Ja myślę, że zjebał, kiedy powiedział, że skórka, która leżała na stole, została zjedzona. Tak, mi się wydaje, że masz też dwa, no. Dobra, ty, no nie! No to by było jakie oburzenie w jego oczach. No nie, kurwa, no nie! Jeden, dwa, jeden. Pan. Tadek. Zwany panem. Tatkiem. Ma bardzo ładnego psa, który ma ładne łaty oraz kwiaty, które codziennie podlewam swoją wydzieliną. Ufno. Okulary pana tatka spadły z umywalki. Po czy... po... po... czym? Po... to jest jedno słowo? Po? Tak, po. No, no, po... czym? No mówiłem czym! A. No powiedziałeś już. Rozbiły. Się. O! Podłogę. Pan. Tadek! Był. W. Szoku, że. Jego. Okulary! Rozbiły. Się. Tak? Bardzo! Obszernie! O! Podłogę! No way! No way! No! Przestań się kichrać, kurwa! Dobrze, zaczynaj zdanie. Mam ochotę powiedzieć małżowina. Łóżna. Jest... niezbyt... przyjemna. Do... jedzenia. Ponieważ... smakuje... źle. Kropka. Kiedy? Nie byłem, byłem małym chłopcem, to nie myłem dobrze zębów, bo moja mama zawsze biła moją siostrę, używając mojej szczoteczki. Nie powiedziałeś kropka. Kropka, no przecież wiemy, że to była kropka. Mogłeś powiedzieć do zębów jeszcze, no. Ale mi się wydaje, że to... myślę, że to było w domyśle, że dobra, chodzi o tę szczoteczkę, dlatego nie mam do zębów. Nie, do butów. Tak, do kibla, kurwa. Bolesne bardziej. No, no, no. Siostra. Oj, trudne, trudne się wylosowało. Mojej matki. To... moja... ciocia. I... też... moja... babcia... ze... wschodu. Miała... siostrę. Która... była... z... wschodu. Bardzo... dalekiego... wschodu.
Nie mogę, kurwa, z wami! Możecie trochę uruchomić kreatywizmu? No teraz Bratek zaczyna. Nie pije. No dobra. On to zaraz wypluje. Oh, nie plujłeś. Żabka. To. Zwierzę. I. Bardzo. Jest. Fajniutkie. Ponieważ. Jej. Małe. Uda. Potrafią. Być. Bardzo. Sprężyste. I. Soczyste. I. Też. Bardzo. Ale to jest kopałt, ja pierdolę! Dawaj! Zielone. Kropka. Jesteście kur... Postarajcie się! Musimy to przyspieszyć, bo za długo się zastanawiamy. Nie, tu nie chodzi o zastanawianie się. To jest bardzo... Używanie przy... Hej, ale pan Tadek był bardzo kreatywny. Pan Tadek był jego pies kreatywny. I bicie siostry, że to troszkę... No tak, ale... No dobrze, dobrze. Uwaga. Teraz ja. Na zdrowie. On się naprówa, kurwa. Mój. Naukowiec. To jest, jest. To jest punkt. 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 To jest punkt, bratku. To było długo. To było, to było ponad 5 sekund czekania. Ale mój naukowiec... Kurwa, myś! Myś! Co, mój naukowiec. No to, dajcie mi, kurwa, chwilę. Zadanie było. Zadanie było. Nie, zasada była, że jak się spierdoli zdanie, a ja nic nie powiedziałem. No i zjebałeś. No ile może... No, ale zasadą, mi się wydaje, że nie, której nie trzeba tłumaczyć, jest to, że musimy to mówić intuicyjnie. Dobra, teraz ja. Kontynuuję moje poprzednie zdanie. Nie ma tematu, jest 2-2 i tu jest 1. Ty się możesz zgodzić ze mną, bo masz 1, ty nie masz się o co martwić. Do chwili. Naukowiec. Duch. Dobrze. Naukowiec. Dobrze, dobrze, dobrze. Jasne, naukowiec duch. Naukowiec. To. Duch. Który? Żyje. W... Nie życiu. Nie życie to dwa słowa. Definicja słowa nie życie. Jak podaje Biblioteka Nauki, słownik języka polskiego PWN definiuje życie jako stan organizmu. Życie. Nie życie. Masz pozwolę, jak sprawdza, żeby Bratek punkt stracił. Ha? Co? Jest? Jest, grałem to. Wy wszystkim. Kur... No to nie, to Moron punkt dostaje. Czemu ja tylko? To ty zwróciłeś na to uwagę! Co nie ja chcesz iść cytryny, tak? To są dwa słowa? Dobra, to resetujemy. No nie byliśmy pewni tego słowa obaj. No resetujemy. Co resetujemy? No bo to po pierwsze, to i tak nie była moja kolej. Dobrze, jest. Bratku. Kto będzie miał najwięcej przegranych punktów, to będzie zjadał cytrynę, czy tam lizał taśmę z małych much. Kto teraz? Aha, ja zaczynałem z naukowiec duch, dobrze. Tak, no to Bratek zaczyna. Dobra. Duch, naukowiec. Mieszkał w domu, który bardzo, ale to bardzo nawiedzony. Żył sobie bardzo. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, dobrze, nie, nie, bardzo. Okay. Żył sobie bardzo dobrze. Razem z swoją duchowiną. Sprawdzaj na koniec. Słowotwórstwo. Po. Duchowiną. I... Też. Z... Swoją... Siostrą. Która... Umiała... Wywoływać... Duchy. Okazało... Się... Że... Ona... Wywołała... Ducha... O... Naprawdę... Dziwnych... Stopach. Więc... Postanowiła... Zadzwonić. Do... Ghost... Bastera. Wieśka. I... Powiedział... Tak!
Zrobię to. Proszę. Jeszcze raz? Proszę. Nie. Przeszkadzać. Kiedy? Będę. To. Robił. Po. 5 minutach. Wiesiek. Pojawił. Się. W. Jej. Progu. I. Powiedział. Dzień dobry. Dzień dobry. A, to jest jedno słowo. Droga. Pani. Przybyłem. Żeby. Ocalić. Was. Wszystkich. Od. Ducha. Z. Stopą. Wielką. Która. Ewidentnie. Jest. Niezbędna. Podobno. Jak? Się. Okazało. Stopy. Są. Dosyć. Pożyteczne. Dla. Papierosy. Szkodzą. Twoim. Płucom. Na. Pewnej. Drodze. Znalazłem. Paczkę. Papierosów. I. Pomyślałem. Sobie. Kurwa. Rzeczywiście. Szkodzą. Przeczytałem. Ulotkę. Na. Gazecie. Na ścianie. Na gazecie. Na gazecie. Że? Kiedy? Wypalisz. 15 papierosów. Na. Cześć. Mojego. Pradziadka. To. Jeszcze. Dopal. Dwa. Tak. Powiedział. Pan. Władek. Kocham. Papieros. Kropka. Powiedziałeś na 6, czy chciałeś powiedzieć na 6? Ja, dobra, jest 6. Powiedziałem 6. Że 6 godzin, minut. Aha, dobra. Ja chciałem powiedzieć, ja chciałem, żebyś powiedział naraz. Ja usłyszałem na 6. Ale naraz. Ty powiedziałeś na? No. Naraz to jest jedno słowo. Okej, okay, Google. Naraz pisze się razem czy oddzielnie? Jak podaje Buki, naraz poprawna pisownia łączna. Ostatnie decydujące zdanie. Krokodyle żyją w wodzie i robią eventy dla dzieci. Fryderyk Chopin to bardzo znany miś. Dla dzieci. Ponieważ umie robić horror. Zęby Frediego są bardzo białe. Wie o tym każdy gracz, który gra w gry, które należą do sekty FNAF. Ty jesteś osobą kreatywną, nie? Ty też, nie? Ja jestem youtuberem, więc potrafimy coś razem udziergać, coś śmiesznego, coś na styl szczotki do zębów. Nie próbuj kończyć, teraz nie robimy challenge'a. Dobrze, zrobię ostatnie zdanie. Już trzecie. Tak. Czy czwarte. Ultimate ostatnie. Wypadek. Spowodowany. Przez. Mikołaja. Czyli. Mojego. Wujka. Został. Koniec. Ile mam czekać?
Ile mamy czekać? Ja myślałem, że się zaśmiałeś, bo miałeś coś w głowie, a nie, że nic. Nie! Nie, kompletnie pustka! Kompletna pustka! Znowu kompletna pustka! Nie wiem, co miałem powiedzieć, spowodowany? Tak! Spowodowany! Serio? Powtarzasz to samo słowo w tym samym zdaniu? Mogłeś powiedzieć zainicjowany. Miałem się wykazać kreatywnością! Jak ci poszło? Źle! Czyli jest 2-2-2. Co? Ty masz... On już miał 2, nie? Nie. Miał. Miał. Sam powiedziałeś, że wszyscy mamy 2, teraz ci tego nie sprawdzę, ale... No, jeżeli na nagraniu wyjdzie... A jestem pewien, że miałeś 2. Że wszyscy mamy 2. Tak! Było tak, takie zdanie, mówię. Było, jak odkładałem, to powiedziałeś duchowiną, kurwa! Jezu, kreatywnym... Nie mogę być kreatywnym, bo jak powiem jakieś jebane słowotwórstwo... Stary, możesz być kreatywny, ale nie jak wygrywasz, tak? Robimy się w tanko challenge w czasie, jak go nie ma? Dobra. Moron. Przyjechał? Przyjechał. Będzie? Przegrał. Ups. Generalnie Moron wrócił. Zgodziliśmy się zjeść po ćwiartce cytryny. Baratek ma trochę więcej, ja mam tylko 1/4. To jest ćwiartka. Ja mam pół. Dink. 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 Zdrowie. Aloha. Ma to słodziutki... Ma to słodziutki... Ma... Ma to słodziutki... Co mówisz? Gówno. No to co, teraz zakończymy filmik, łącząc po jednym słowie, żegnając się. Dziękujemy wam za oglądanie i do zobaczenia. Subskrybujcie. A nie, to miało sens.